Witam serdecznie, 23 marca, Sobeckie Doradztwo. Witamy na naszym kanale. Środowe popołudnie, słonecznie, cieplutko. Wielkopolska, okolice Kalisza, Siewce Buli. Zwróćcie uwagę, jesteśmy na dobrej glebie przy siedlisku. Jest to trzecia A. Jeszcze zagospodarowana wilgoć. Nie uprawiamy na zapas, agregat stoi z boku. Robimy to na bieżące potrzeby. Wcześniej z naszej oferty zaszczepiliśmy glebę bakteriami. Na bieżąco jest to przykrywane i rozpoczęliśmy siew. Na glebach lekkich w Wielkopolsce Zachodniej, w rejonie Środy Wielkopolskiej, Poznania, gdzie przeważa frakcja pylista, te siewy już rozpoczęliśmy w minionym tygodniu. Bardzo sucho, dlatego gospodarujemy oszczędnie uprawą, żeby zagospodarować jak najwięcej wilgoci. Odpowiednie zagęszczenie i uprawa na raz, po to, żeby zachować strukturę gruzełkowatą, żeby nie rozpylić zbyt mocno tej gleby. Jak widzimy tutaj, naprawdę mamy dobre warunki jak na ten sezon. Zapowiada się susza w całej Europie. Na najbliższe 2-3 tygodnie nie widać w prognozie sensowniejszych opadów. Tutaj najważniejsze, żeby nasiono było umiejscowione we wilgotnej glebie. Tu zdecydowaliśmy się na siew 3 cm. I w takim roku posuchy to jest bardzo istotne, żeby nasionko było w wilgotnym miejscu. W zeszłym roku, gdzie było zimno i mokro, te siewy były znacznie płytsze i schody były bardzo zadowalające. W tym roku widać, że już mamy problemy z nadmiernym przesuszeniem wierzchniej warstwy, dlatego pogłębiamy głębokość siewu tak, żeby nasionko znajdowało się w wilgotnym miejscu. Jest to uprawa konwencjonalna, ochrona będzie chemiczna, ale w tym gospodarstwie już część pól przekonwenturujemy, będziemy prowadzić kapustę w ekologii. Skupimy się tutaj, jeśli chodzi o ochronę, na dwóch substancjach chemicznych. Pendimetalina, ta oryginalna w dobrej formulacji, plus aklonifen, odrobina aklonifenu. Trzy dołożymy z naszej oferty adiuwan doglebowy Solitera 0,2 litra na hektar. Zabieg wykonamy w piątek nad ranem, gdy już nie będzie przymrozków, po to, żeby chwycić jak najwięcej wilgoci, bo jest to zabieg doglebowy. Dziękuję za uwagę, obserwujcie nasz kanał, to będzie bardzo ciekawy sezon, jesteśmy wszędzie tam, gdzie tego chcecie, na polach całej Europy.